Każdy, kto ma marzenia, w czasie realizowania ich czasem się gubi. Cel staje się coraz bardziej zamazany. Wtedy musimy zwolnić i zapytać siebie, dlaczego tak naprawdę to robimy? Czy to ma coś związanego z akceptacją przez innych? Czy może nasze małe ja zawsze o tym marzyło? Przez całą moją podróż z tańcem miałam gorsze i lepsze momenty. Musiałam się zatrzymywać i pytać siebie, czy naprawdę tego chcę. Traciłam wiarę w siebie i moje możliwości. Umniejszałam każde swoje osiągnięcie i nie pozwalałam sobie tak naprawdę się z tego cieszyć. Miałam wiele wzlotów, jak i upadków, ale nigdy nie zrezygnowałam z mojej pasji do tańca i się nie poddałam. Trzeba pamiętać, że życie nigdy nie jest stabilne. Każdy ma gorsze lub lepsze dni. W gorszych chwilach trzeba pamiętać, że kiedyś znowu będzie okej. I to zawahanie jest chwilowe. Kiedy jest nam ciężko, możemy iść do naszych bliskich i poprosić ich o pomoc i wsparcie. Oczywiście nie każdy ma takie szczęście i nie ma wsparcia w innych osobach. Wtedy musimy wierzyć jak najmocniej sami w siebie, bo to właśnie my zawsze przy sobie będziemy. Traktować siebie z szacunkiem i zrozumiałością, bo życie i tak jest trudne, więc po co samemu jeszcze je utrudniać.